Rząd Hiszpanii, jak typowa lewica, robi dokładnie wszystko odwrotnie, jak mówi. Od lat atakuje Polskę za wybieranie Rady Sądownictwa przez polityków, mimo że robi dokładnie to samo, dokładnie w ten sam sposób. Co więcej, właśnie powołali na sędziów swoich polityków, w tym ministra sprawiedliwości. Wasz wymiar sprawiedliwości, drodzy Hiszpanie, jest najbardziej upolityczniony, wasz i niemiecki w całej Europie. Tylko oczywiście pan komisarz udaje, że tego nie widzi. Swoją drogą bardzo zabawne jest to, że sami podejmowaliście wielokrotnie rezolucje w tej Izbie. I to dotyczy zarówno IPP, jak i lewicy, że politycy nie powinni wybierać sędziów, potem przyjeżdżacie do swojego kraju i bez względu na to, kto rządzi, robicie dokładnie to. Mówicie, że najważniejsza jest sprawa gender i obrona kobiet. Ile razy słyszeliśmy tutaj z tej mównicy. Po czym przyjmujecie nowelizację kodeksu karnego, obniżającego kary za przestępstwa seksualne. Wychodzi prawie 200 gwałcicieli i kobiety są teraz w większym niebezpieczeństwie.